W tym odcinku podłączymy wyłącznik i doprowadzimy przewody zasilające do sterownika L298. Mamy już przygotowany wyłącznik. Jak widać, są przewody długi i krótki. Skręcimy czerwone przewody od baterii. Połączymy je. Baterie łączymy równolegle, bo chcemy zachować stałe napięcie, za to wydłużyć czas pracy baterii. Skręcamy te przewody z krótkim przewodem od wyłącznika. Skręcam je. Gdy są ściśle połączone, bierzemy lutownicę już rozgrzaną, ogrzewamy przewody i nakładamy trochę cyny, żeby zrobić trwałe połączenie. Będą się trzymać. Obcinamy nadmiar. Nałożymy koszulkę termokurczliwą. Jeśli nie macie opalarki albo koszulki termokurczliwej, możecie użyć taśmy izolacyjnej. Rurka termokurczliwa trzyma się lepiej, ale trzeba mieć sprzęt. To utrudnia sprawę. Ewentualnie można więc owinąć przewody taśmą izolacyjną. Mamy tu opalarkę. Rozgrzewamy rurkę. Niech nieodsłonięty metal niczego nie dotyka, bo może dojść do zwarcia. Pilnujemy, żeby wszystkie odsłonięte przewody zostały zasłonięte, to znaczy zaizolowane. Teraz wyłącznik. Nakładamy gorący klej na wszystkie styki na spodzie. Zwykle przełącznik znajduje się na zewnątrz obudowy, nie ma więc obawy, że styki dotkną czegoś, czego nie powinny. Ale że tutaj nie będzie na obudowie, mógłby dotknąć jakiegoś metalowego elementu i spowodować zwarcie. Albo prąd mógłby popłynąć przez inną część obwodu niż powinien i mielibyśmy kłopot. Klej już wysychł, zabezpiecza i izoluje tylną stronę przełącznika. Weźmy długi przewód i umieśćmy go w złączu śrubowym na sterowniku silniczka przeznaczonym dla przewodu dodatniego. Bierzemy więc ten długi przewód i wkładamy go w złącze śrubowe w lewym dolnym rogu. To ważne, żeby właśnie tu. Przewód jest trochę za długi, przytniemy. Musi go być tyle, żeby dało się podłączyć, ale nie za dużo, zwłaszcza odsłoniętego, bo mógłby dotknąć metalu. Ważne, żeby długi czerwony przewód trafił do złącza śrubowego w lewym dolnym rogu. To dodatni przewód od baterii 9V. Weźmiemy jeszcze dwa przewody, jeden długości około 6-7 cm, a drugi mniej więcej 12 cm. Odsłonimy końce. Zdejmujemy izolację z przewodów od baterii, przygotowując je do podłączenia. To są przewody ujemne albo masa. Starannie zdejmijmy izolację, co bywa trudne. Ten ściągacz jest idealny do przewodów jednodrutowych, ale to jest przewód wielodrutowy od baterii. Druty mogą się poprzerywać. Trzeba uważać. W każdym razie odsłonię jeszcze trochę przewodu. Z pół centymetra. Skręcam przewody. Dwa czarne przewody, ujemne. A potem skręcam je także z dwoma czarnymi przewodami z baterii. Zrobiłem dobre połączenie. Tak jak z przewodem od przełącznika. Gdy przewody są już mocno połączone, znów bierzemy lutownicę i postaramy się, żeby cyna oblała wszystkie skręcone druty. Gdy cyna wpłynie między przewody, będziemy mieli dobre połączenie. Przycinamy koniec tego przewodu. Koniec już przycięty. Teraz kombinerkami ściskamy lód, żeby był gładki i bez trudu zmieścił się w środkowe wejście złącza śrubowego z przodu. Wciskamy koniec przewodu i dokręcamy śrubę. Długi przewód ujemny odginamy w tył, a z krótkiego zdejmujemy niecały centymetr izolacji. Niech zostanie z przodu. Weźmiemy kolejny przewód długości 7 cm, czerwony. Zdejmujemy po centymetrze izolacji z końców. Wkładamy go w prawe pole. Prawe. Przewód doprowadzi prąd o napięciu 5 V do płytki Arduino. Zaraz to podłączymy. Najpierw wepniemy przewody w złącze kołkowe. Mamy cztery żeńsko-żeńskie przewody, które wepniemy w złącze na sterowniku L298. Pierwszy nieważne, który gdzie. Gdy wszystkie znajdą się już na miejscu, będziemy gotowi do podłączenia płytki Arduino.